Powiedzcie szczerze, zima dopierdzieliła, rzeczywiście naprawdę dopierdzieliła. Teraz rzeczywiście to czapka, rękawiczki, kurteczka, jakiś do tego jakiś golf, spodnie jeansowe, trapery i człop, 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 człop. Taki rzeczywiście opancerzony elita tego z tego Quake'a 2. Siemanko wszystkim z tej strony Sebo, witam was ludzie, stęskniłem się za wami, dwa dni komentowania i już rzeczywiście czuję głód komentowania, napierdalania do mikrofonu. Modern Warfare 3 na waszych ekranach gram, tutaj z Grzesiem, nie wiem czy go znacie, pozdrawiam serdecznie Grzesia, ładny tu wynik wykręcił, mój wynik końcowy 27-2, KD 14, jest sobota, słuchajcie, dokładnie już patrzę tutaj w kalendarz, 19 stycznia, pamiętajcie, żebyście kurwa nie zapomnieli, dzień babci i dziadka to są bardzo, ale bardzo ważne dni ze względu na osoby w drzewach genealogicznych waszych rodzin. Wy nie wiecie, ile zdajecie sobie sprawy, ile dla was babcia i dziadek mogą znaczyć, jeżeli chodzi o wychowanie, o wiedzę historyczną i o wspomaganie finansowe co miesiąc. To jest bardzo ważna osoba, nie pamiętajcie. Także bomboniera, minimum jakieś życzenia, jeszcze coś tam posprzątajcie i będzie git, a na pewno w przyszłym miesiącu babcia lub dziadek wam to wynagrodzą w postaci emeryturki. Nie, na poważnie mówię, pamiętajcie, żeby nie było później, żeście zapomnieli. 20-21 obchodzimy dzień babci i dziadka. Black Ops 2 na razie nie ma, rzeczywiście ta gra nie spełnia moich oczekiwań, dlatego Modern Warfare 3 na waszych ekranach. W poniedziałek pojawi się Modern Warfare 2 i mam do was taką prośbę, jeżeli ktoś będzie chciał taki bardziej ambitniejszy, będzie musi nacisnąć, napiszcie w komentarzu, jaki temat chciałby, abym poruszył w poniedziałkowym wydaniu Call of Duty Modern Warfare 2. Czytam też wasze komentarze i postaram się odpowiedzieć lub nagrać jakiś komentarz pod gameplay z Modern Warfare 2, bo później będzie FIFA, coś jeszcze. Słuchajcie, zobaczyliśmy się taką grę w Bloodstone 007, to są przygody Jamesa Bonda, oczywiście, które nie miały ekranizacji. Dałem za tą gierkę 10 zł, kiedyś kosztowała 50 zł, teraz media 25 zł, a ja w hipermarkecie kupiłem zadyszkę. Gierka naprawdę sprawuje się zajebiście, fajnie się w nią gra. Jeżeli chodzi o tych wyprzedaży takie biedronkowe, co są Tomb Raider Underworld za 10 zł, jest to taki to mniej więcej biedronkowy hicior, fajnie, co nie? Zajebiście za 10 zł Tomb Raidera. Kiedy ja ostatnio raz grałem w Tomb Raidera? Grałem w Tomb Raider 4 Last Revolution, tak? Co naginie w tych piramidach na Sharaka. Naprawdę wtedy traumę miałem, przeżyłem to tragicznie, kiedy Lara Croft rzeczywiście została zagrzebana w tych piramidach. Ciężko żeby było, ale oni później jakoś to odnowili, tą jednak trylogię, później pojawiły się Chronicles, coś tam jeszcze i coś tam jeszcze i Lara teraz znowu się ma pojawić w marcu, później ma być jeszcze Tomb Raider 3 w kinach, także Lara jest wiecznie żywa, ta piękna, młoda, to Lara, miłość z dzieciństwa. To komu się Lara nie podobała, prawda? Wszyscy zamiast grać to patrzyli się na jej biust. Nie, na poważne, Lara to rzeczywiście Lara Croft. Także to Bad Company 2, też gram, żeby to nie było, muszę sobie podsumować, BF3, tak samo, dwa dodatki, Close Quarter, Armored Kill, nagrywam dla was komentarz, już mam przygotowane, mam taki jeszcze nagrany, 1,5-minutowy, 2-minutowy taki mix akcji z Battlefielda, podłożę to pod jakiś filmik, zobaczycie, są mniej więcej taki kilka wycinków, mam nadzieję, że takie wycinki wam się spodobają. I jeszcze taka jedna sprawa na koniec, bo dużo osób pisze do mnie na PW, jak osiągnąć sukces na YouTube, jak to zrobić, żeby rzeczywiście ludzie słuchali, łapkowali, komentowali i proszą mnie o łapkowanie w swoich filmikach. Powiem wam, nie wiem, nie wiem, nie ma takiego przepisu, trzeba nagrywać po prostu to, co się lubi, jak się rzeczywiście chce. Ludzie was sami jednak polubią, sami będą was rzeczywiście oglądać, bądźcie tylko naturalni, nie odgapiajcie od innych, stwórzcie może jakąś własną serię, jakąś nazwę, jakieś własne hasło i powinno być rzeczywiście dobrze. Ja też sukcesu nie osiągnąłem, są ludzie, którzy mają więcej subskrypcji, ale jest dobrze i to jest rzeczywiście najważniejsze, że się chce po prostu to robić. Teraz jeszcze w dobie kryzysu YouTube'a, gdzie rzeczywiście są wyświetlane filmiki moim subskrybentom, tylko tym stałym, którzy zaglądają na kanał, wyświetlenia jeszcze spadają dziennie, tylko 2-3 tysiące wyświetleń na moich filmach, to rzeczywiście jest drastyczny spadek, jeżeli chodzi o oglądalność na moich filmach. No ale cóż, trzeba niestety walczyć o widzów, trzeba niestety jakoś pokazać się też innym, co ma się rzeczywiście do prawdziwego, do
pokazania, a ja mam dzisiaj dla was Modern Warfare 3. Mam nadzieję, że wy też gracie w tą gierkę, bo naprawdę ta gierka dobrze śmiga, jest zoptymalizowana, ludzie grają w tego koda i to jest rzeczywiście najlepsze. Próbowałem też ostatnio mieszać w koda 4, ale to jest różnica. Trzeba więc poświęcić jeden dzień, żeby przeskoczyć z Modern Warfare 3 na koda 4 i na, gdzie jest serwer 52 graczy, ogarnąć to wszystko i tam troszkę pomieszać, ale postaram się dla was coś nagrać. Także co? Ubieramy się ciepło, zima będzie w tym tygodniu ostra, podobno minus 15 stopni w TVN24. Także pozdrawiam was serdecznie, słyszymy się w poniedziałku w Modern Warfare 2. Jak chcecie w komentarzach, piszcie jaki temat poruszyć. Trzymajcie się, na razie, strzałeczka, jest moc!